Jolanta Kwiatkowska, sekretarz miasta Krynica Morska. Hanna Janiak, jestem sekretarzem miasta Redy. Nazywam się Jolanta Przyłucka. Doktor Bogusław Suwara, sekretarz miasta Wekerowa. Michał Gnitecki. Marta Bursztynowicz, sekretarz powiatu Słupskiego. Przyjechałam na forum sekretarzy do Krynicy Morskiej, organizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Lekcja była na temat motywacji pracowników, a zadania gmin. Jakie czynniki motywujące najbardziej wpływają na motywację pracowników w stosunku do zadań w gminach? Jestem samorządowcem już od 1999 roku. Forum to jest miejsce, gdzie my, sekretarze, merytoryczna siła, uczymy się, poznajemy przepisy, wymieniamy swoje doświadczenia. Jestem bardzo zadowolona z udziału w forum, ponieważ jestem młodym sekretarzem, pełnię funkcję 2 lata. Przekazywane informacje bardzo dużo mi pomogły w bieżącej pracy. To jest niezwykłe miejsce, gdzie możemy zapoznać się z nowymi przepisami prawa, które obowiązują, odnieść się do tego w sposób bardzo merytoryczny, ale także w sposób oparty na naszych doświadczeniach, umiejętności, współpracy z urzędnikami. To know-how możemy przenieść do swoich urzędów. Udział w forach jest wartością samą w sobie, dlatego że każdy z nas dowiaduje się czegoś nowego. Poza tym nawiązują się kontakty i telefoniczne, i mailowe. W trudnych sytuacjach się wspieramy i pomagamy sobie. Forum Sekretarzy Samorządu Województwa Pomorskiego to zdobywanie wiedzy pod okiem ekspertów, ale również wymiana doświadczeń oraz szerokich konsultacji. Proszę Państwa, serdecznie zapraszam i zachęcam do udziału w Forum Sekretarzy. Zachęcam wszystkich sekretarzy, którzy jeszcze nie są stowarzyszeni w Forum Sekretarzy, do udziału w naszym stowarzyszeniu. Uważam, że udział w forach sekretarzy jest bardzo wartościowy. Zachęcam wszystkich sekretarzy, tych, którzy należą do forum i tych, którzy nie należą. Dzięki temu my możemy się spotykać, wspierać wzajemnie, budować tą samorządową wspólnotę i fundacja niezmiennie nam w tym pomaga od wielu lat.